Mamy tutaj trzy różne przykłady osi liczbowych. Na każdej z tych osi zaznaczona jest kreskami jakaś podziałka i jakieś liczby. To jest minus 2, to jest minus 10. I w zadaniu chodzi o to, żeby powiedzieć, jaką liczbę reprezentuje każda z tych niebieskich kropek. Podpowiem wam, że na tych osiach odległość od kreski do kreski niekoniecznie musi być odcinkiem jednostkowym, niekoniecznie wynosi 1. Może być na przykład więcej niż 1, 2 albo 3 albo jeszcze więcej. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i samodzielnego sprawdzenia, jakie liczby oznaczają niebieskie kropki na każdej z tych osi. Zajmijmy się pierwszą osią. Mamy tu zaznaczone minus 2, tutaj jest zaznaczone minus 10, a tu daleko z lewej mamy niebieską kropkę, która jeszcze nie wiemy, co oznacza. Jesteśmy w minus 2. I co się musi wydarzyć, żeby przejść na tej osi od minus 2 w lewo do minus 10? Musimy odjąć 8. Jeżeli przemieszczamy się na tej osi o dwie kreski w lewo, to jest to odpowiednik odejmowania 8. No to jeżeli przesuniemy się o kolejne dwie kreski w lewo, to będzie znowu oznaczało, że odejmujemy kolejne 8. Czyli tu będzie minus 18, minus 10 odjąć 8, to się równa minus 18. I jeżeli jeszcze raz przesuniemy się o dwie kreski w lewo, to znowu będzie oznaczało odjęcie ósemki. Minus 18 odjąć 8 równa się minus 26. Można też zrobić to w inny sposób. Jeżeli przesunięcie się na tej osi o dwie kreski w lewo oznacza odjęcie ósemki, to przesunięcie się o jedną kreskę w lewo oznacza odjęcie czwórki. Czyli od tej kreski do tej kreski będzie o 4 mniej. Czyli tu będzie minus 6. O 4 mniej po raz kolejny da nam minus 10. Tutaj minus 14, minus 18, minus 22 i minus 26. Możemy zająć się teraz drugą osią liczbową. Teraz mamy do rozszyfrowania niebieską kropkę po prawej stronie. Jeżeli wystartujemy w minus 11 i wykonamy skok o dwie kreski w prawo, to wylądujemy w minus 5. Co musimy dodać do minus 11, żeby otrzymać minus 5? Musimy dodać 6. Jeżeli skok o dwie kreski powoduje dodanie 6, to każda z tych dwóch kresek musi oznaczać dodanie trójki. To jest dodać 3 i to jest dodać 3. Wynika z tego, że każda odległość od kreski do kreski na tej osi oznacza dodanie trójki. Czyli minus 5 dodać 3 da nam minus 2. Dodać 3 da nam plus 1. Minus 2, dodać 3 równa się plus 1. Znowu dodać 3 i mamy w niebieskiej kropce 4. Pierwsza niebieska kropka na pierwszej osi liczbowej oznaczała minus 26. Na drugiej osi, kropka oznacza 4. Zabieramy się za trzecią oś. Tutaj mamy minus 7. Tutaj mamy 1. Tutaj kropka do odgadnięcia. Jeżeli przeskoczymy o dwie kreski w prawo. Od minus 7 do 1, to ile musimy dodać? Żeby z minus 7 dostać się do 1, musimy dodać 8. Jeżeli wykonamy kolejny dwukreskowy skok do naszej tajemniczej kropki, to znowu musimy dodać 8. 1 dodać 8 równa się 9. Inaczej można spojrzeć na tę oś tak, że jeżeli podwójny skok oznacza dodanie 8, to pojedynczy oznacza, że dodajemy 4. Czyli tu będzie minus 3. Kolejna czwórka i lądujemy w jedynce, znowu dodajemy 4 i lądujemy w piątce, znowu dodajemy 4 i lądujemy w dziewiątce.